Mamy ogromny zaszczyt uczestniczyć w akcji, której inicjatorem jest Szpital Kliniczny w Opolu, nasz wieloletni partner. Sytuacja, w której się dzisiaj spotykamy, jest dość radosna tak naprawdę, bo w sposób radosny mówimy o problemie, o pewnym wyzwaniu, który stoi przed nami wszystkimi, głównie przed mężczyznami. Zdrowie w naszej firmie, którą jest Odra Opole, jest bardzo ważne. To bez zdrowia my nie możemy należycie funkcjonować, nie możemy należycie grać. Przykładem tego jest choćby kolega Adrian Łyszczarz, który jest naszym zawodnikiem, który dzisiaj boryka się z problemem, kontuzją i nie może występować na boisku. Chcemy dzisiaj z tego miejsca zachęcać wszystkich, szczególnie ludzi, którym wydaje się, że są stuprocentowo zdrowi, ludzie, którzy na co dzień uprawiają sport, ludzie, którzy biegają, trenują, podnoszą ciężary, aktywnie spędzają swój czas, często właśnie są w pewien sposób uśpieni tym, że prowadzą zdrowy tryb życia, im się nic nie dzieje. Nie, właśnie absolutnie apelujemy z tego miejsca, żeby dbać o to. Apel swój kierujemy bezpośrednio do wszystkich tych, którzy myślą, że dzisiaj jest wszystko ok. Dbajcie o siebie, pielęgnujcie swoje zdrowie, dbajcie o nie, przeglądajcie je, bo wtedy, kiedy jest na to czas. Dotarcie do młodych ludzi, młodych mężczyzn, bo o nich tutaj będziemy przede wszystkim mówili, to także dotarcie przez sport. Rozpropagowanie tej akcji profilaktycznej wśród społeczeństwa miasta Opola, ale nie tylko, to nasz cel. Szanowni Państwo, choroby układu krążenia to pierwsza przyczyna zgonów, ale zaraz za nimi to choroby nowotworowe, to choroby, na które umiera najwięcej Polaków. Podstawą leczenia chorób nowotworowych jest wczesna diagnoza. Chcielibyśmy, aby taki przekaz do społeczeństwa dotarł, że choroba nowotworowa, nie tylko choroba z zakresu urologii, bo o tym tutaj przede wszystkim mówimy, która jest zdiagnozowana w stadium początkowym, jest całkowicie wyleczalna. Więc rak nie jest w tej chwili problemem, bo potrafimy leczyć go w sposób bardzo dobry. Podstawą jest szybkie rozpoznanie, szybka diagnoza i na tej podstawie szybkie leczenie. Jeszcze kilka lat temu musieliśmy przy takich okazjach tłumaczyć. Kobiety mają swoje problemy kobiece, z którymi zgłaszają się do ginekologa. No mężczyźni nie mają pewnych narządów jak pochwa, macica, jajnik czy jajowód, ale mają takie narządy, których z kolei nie mają kobiety, więc per analogia jest to chyba uzasadnione, że mężczyzna powinien zgłaszać się na okresowe badania do urologa. Urolog to jest taka specjalizacja, która zajmuje się leczeniem układu moczowego u kobiet i u mężczyzn oraz płciowego męskiego. Czyli jesteśmy męskimi odpowiednikami ginekologów. Jeśli mężczyzna ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, do swoich jąder, prącia czy gruczołu krokowego zwanego z łacińska prostatą, to powinien się niezwłocznie do urologa zgłosić. Ale sytuacja jest bardziej podstępna, ponieważ można nie mieć żadnych problemów, a choroba może się rozwijać. I stąd właśnie rozmawiamy o profilaktyce. Każdy mężczyzna w każdym wieku powinien sam sobie badać jądra, a jeśli coś go niepokoi, zgłosić się natychmiast do urologa, a mężczyzna po 45 roku życia, obojętne czy ma jakiekolwiek problemy z oddawaniem moczu, czy ich nie ma, powinien obowiązkowo raz do roku do urologa się zgłosić. Tak naprawdę takie organizacje jak dzisiaj są bardzo potrzebne, takie akcje, które są już w sumie organizowane cyklicznie przez nasz szpital, uświadamiają społeczność tutaj naszą lokalną, no i też ogólnie ogólnopolską, że takie badania są bardzo ważne. My widzimy, że ci młodzi chłopacy coraz częściej wizytują u nas w gabinetach lekarskich, tak po prostu, żeby się zbadać. To nie chodzi o to, że nawet coś tam wyczuli, coś jest nie w porządku. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby raz na jakiś czas zerknąć do urologa i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku i my wtedy oceniamy i mówimy ok, dobra, o to w takim razie widzimy się za rok. Na pewno należy się ogromny szacunek tutaj przedstawicielom szpitala, jak i panu prezesowi za zorganizowanie tej świetnej akcji, żeby szerzyć w nas, mężczyznach, tą świadomość, która myślę tutaj jest słowem kluczowym, bo świadomość własnego ciała, świadomość własnego organizmu jest niezwykle ważna w naszym życiu. Trzeba to cały czas pielęgnować i badać się,
jak najczęściej, bo uważam, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Także jeszcze raz ogromny szacunek i zachęcam wszystkich do badania.